do kolejnego punktu projektu Komisji Sportu. Wniosek do Prezydenta Miasta Krakowa. W sprawie regulacji zasad wynajmu szkolnictwa i gimnastyki. Wnioskuje się do Prezydenta Miasta Krakowa o podjęcie działań zmierzających do uregulowania zasad wynajmu szkolnictwa i gimnastyki przez stowarzyszenia, w tym kluby sportowe, prowadzące działalność edukacyjną wychowawczą wśród dzieci i młodzieży. Paragraf 2 będzie w życie z dniem podjęcia. Niedopuszczalna jest sytuacja, gdy stowarzyszenia, w tym kluby sportowe, prowadzące działalność edukacyjną wychowawczą wśród dzieci i młodzieży, wynajmują gminne nawiasy szkolne, obiekty sportowe na zasadach komercyjnych. Tak wymieniamy w obecnych realiach społecznych ekonomicznych stowarzyszenia wyruchają się coraz większych problemów finansowych. Pomimo rozwoju pomocy finansowej z gminy, sytuacja pogarsza się z roku na rok. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, może ja chciałbym dodać takie też uzasadnienie, proszę Państwa, to jest o tyle istotne, że po pierwsze, nie bardzo rozumiem podstawę też prawną, można powiedzieć, kolokwialnie powiem, mielenia tych pieniędzy po raz który. Kluby dostają dofinansowanie w większości w formie grantów z kasy miasta. Kluby potem odprowadzają do szkół w formie wynajmu za wynajem sali te pieniądze. Szkoły są w większości, 99% szkół w Krakowie jest własnością budynków gminnych i tu tak to kółko się zamyka. Gmina, jakby to powiedzieć, sama na sobie zarabia, no ciężko powiedzieć, czy zarabia, bo tak, daje klubom dofinansowanie, kluby płacą szkołom, nie zarabia i te pieniądze też tak krążą, no jakby to powiedzieć, bezpodstawnie. Ja rozumiem, że dyrektorzy szkół mogą być z tego w jakiś sposób działania, natomiast myślę, że to jest też o tyle istotne, że wtedy można wprost powiedzieć, że kluby dostają, no może w ten sposób, że szkoły powinny dostać jakąś tam sposób rekompensacji, podpisując klubami umowę wynajmu sali gimnastycznej, czy to na określonych zasadach. Chciałbym, żeby prezydent podjął jakieś działania w tym kierunku, jakieś kierunkowe, czy to uchwalić maksymalną stawkę, bo w tym momencie no to wszystko zależy, można powiedzieć, od prezesa klubu, właśnie prezesów klubów, dyrektorów szkół, którzy te stawki mogą sobie negocjować. W jednych przypadkach może być to 30 zł, w drugich 70 zł. Uważam, że powinno być to gdzieś znormalizowane, że dla klubu, nawet jeżeli jest konieczność, to klub, nie wiem, ponosi opłaty z tytułu energii w wysokości takiej i takiej, ktoś to bardzo prosto przeżywiecie, gdzie dyrektora jest w stanie energii zużyć elektrycznej. Druga sprawa to jest następna, wychowanie młodzieży, bo też chciałbym się do tego odnieść, że no jest to jednak nie bez znaczenia, że młodzież w postaci zorganizowanych zajęć będzie miała dostęp do tych sal. Być może uda się to rozszerzyć, że kluby sportowe działające, to nie tylko mówię do naszej dzielnicy, na terenie całego Krakowa, będą miały większe możliwości przyciągania młodzieży do swojej działalności, no przez to, że będą oferować bardziej atrakcyjne, będą na przykład mogły, nie wiem, 5 razy w tygodniu dysponować jakąś salą gimnastyczną w pobliżu miejsca zamieszkania tych dzieci, co bezpośrednio przyczyni się na pewno na to, że te dzieci będą zdecydowanie bardziej z dzieci i młodzież przebywać pod zorganizowaną opieką, pozytywną zorganizowaną opieką, czyli ktoś tam z klubu będzie trzymał pieczę, na tym nie będą chodzić po osiedlach czy i dewastować jakieś tam przestrzeni publicznej. Czy ktoś chciał zabrać głos jeszcze w tej sprawie? Ja mam takie pytanie, chodzi o tą stwierdzenie działalność edukacyjno-wychowawcza, prawda? Każdy stowarzyszenie musi stwierdzić, że prowadzi działalność edukacyjno-wychowawczą. Czy to po prostu nie spowoduje tego, że wszyscy się rzucą na te sale gimnastyczne i już odpowiem, będziemy mieć chaos organizacyjny w naszym ja powiem tak, wnioskiem do prezydenta, żeby to porządkował. Nie wiem, na przykład warunek jest jeden, że klub, stowarzyszenie udokumentuje taką, bo to trudno powiedzieć, no każde stowarzyszenie może mieć, że ma, tak jak pan Konrad tu nie wiem, ale klub, a to myślę, że prezydent i Wydział Sportu w ten sposób to unormuje uchwałą Rady Miasta, to na przykład stowarzyszenie, które będzie się starać o wynajęcie tej sali, udokumentuje na przykład, że nie wiem, liczba młodzieży uczęszczających do zajęcia jakiś tam procent, jest 30, 50, 40, no nie umiem powiedzieć, to trzeba by wyjść z skali miasta, ja nie mam takich danych, jak poszczególne stowarzyszenia mają, ile to jest naprawdę taki klub, którym te kluby, które działają, mają osób, dzieci i młodzieży pod swoją opieką i myślę, że to będzie w ten sposób budowane, bo rzeczywiście mogłoby to spowodować w takiej sytuacji, że stowarzyszenie, które nie prowadzi, jak chciałoby, bo miało w statucie działalność edukacyjno-wychowawczą, że proszę nam udostępnić salę na preferencyjnych warunkach. Myślę, że to w ten sposób będzie unormowane.
czy ktoś chciał zabrać głos jeszcze w tej sprawie? Nie widzę, wobec tego poddaję pod głosowanie projekt uchwały Komisji Sportu. Kto jest za przyjęciem? Jednogłośnie. 17. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Proszę Państwa.